kończą tą manifestację poparcia dziennikarzy broniących niezależności mediów publicznych w tym budynku znajdujących się po mojej lewej stronie. Rozbrzmiała przepiękna polska kolęda Bóg się rodzi, mostu kleje, a tutaj przybywają nie tylko starzy, nie tylko w średnim wieku, ale i całkiem młodzi ludzie przybyli z Warszawy. Dlaczego tu się pojawi? Przychodząc tu spotkałem wiele bardzo miłych, życzliwych osób. Jest mi bardzo przykro, do czego doprowadziła Telewizja Polska w ostatnich 8 latach, do jakiego podziału narodu doprowadziła. Telewizja Polska doprowadziła do podziału narodu, czy nie rozumiem? Pojawiliście się tutaj w jakim celu? Chciałem posłuchać ludzi, bardzo inteligentnych i życzliwych ludzi. Niestety, których opinia została zmanipulowana przez media w ostatnich 8 latach. Jest mi bardzo przykro, bo są to życzliwi i mili ludzie. Mam nadzieję, że sytuacja się zmieni w jak najszybszym czasie. Przepraszam, czy ty podzielasz zdanie kolegi, że kto tu jest zmanipulowany w tej chwili ja tak naprawdę? Uważam, że Donald Tusk, tak samo jak każdy normalny człowiek, to jest tak samo jak Jarosław Kaczyński, jak Mateusz Morawiecki, jak chociażby no, Antoni Macierewicz, Donald Tusk to jest najnormalniejszy człowiek i nie uważam, że... Ale ja zadam pytanie teraz. Czy uważasz, że pozbawienie kilku milionów ludzi... Czy uważasz, że pozbawienie kilku milionów ludzi ich telewizji to jest zachowanie normalnego człowieka? A czy uważa pan, że nasyłanie całego narodu na... Nie uważam, przepraszam. Przepraszam, tutaj nikt na jednego człowieka nie nastaje. Czy... Przepraszam, można prosić? Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Po co pan tutaj codziennie przychodzi? Dlatego, że mi zależy.